Cześć, tu Marcin Nagórek oraz Kuba Karasek z magazynu bieganie.pl. Mamy dzisiaj dla Was test najnowszego produktu Adidasa, Adidas 4D Forward. To już druga generacja tego buta w najnowszej odsłonie kolorystycznej, jak widzicie. Niemalże ta sama podeszwa, niemalże, bo z jedną bardzo istotną zmianą oraz z bardzo dużymi zmianami w cholewce. Powiedz, Kuba, jakie były Twoje pierwsze wrażenia z biegania w tym pięknym buciku? Właśnie, pierwsze wrażenia, to co powiedziałeś, piękny but. Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta nowa kolorystyka, bardzo podoba mi się design. A jeżeli chodzi już o sam bieg, w dużej mierze, ponieważ obaj testowaliśmy pierwszą generację tego buta, zresztą zapraszamy do obejrzenia tego testu na naszym kanale, bardzo podobne wrażenia do tego, co dawał but pierwszej generacji, z główną różnicą, i ta różnica polega na tym, że nieco inna jest konstrukcja cholewki, co też powoduje, że nieco inaczej się biega. To może od razu, jak już jesteśmy przy tej cholewce, to ja powiem, jaka jest ta różnica, co tutaj się zmieniło. Otóż, jak widzicie, nową wersję Adidasa 4D Forward, to ta dwukolorowa cholewka pokazuje nam dwa różne materiały, które zostały zastosowane do jej konstrukcji. Pierwszy z nich, ten wewnętrzny, czarny, to jest Prime Knit Plus. I pierwsza edycja tego buta była w całości wykonana z Prime Knit Plus. To jest bardzo elastyczny, przyjemny w dotyku, miły, wygodny i też dość przewiewny materiał. W tej odsłonie nowej mamy dodatkowo zastosowaną cholewkę Engineered Mesh, która jest w naszym egzemplarzu w kolorze białym. I ona ma za zadanie nieco usztywnić i ustabilizować cały but. I powiedz, Marcin, czujesz tę różnicę? Ja jeszcze uzupełnię to, co mówił Kuba, że wiadomo, wygląd nie dla każdego jest ważny. Są tacy biegacze, którzy właściwie nie zwracają uwagi na to, co mają na nodze, a dla innych z kolei jest to podstawa, prawda, przygotowania. Te Adidasy z serii 4D wyglądają dość kosmicznie, jak widzicie tą cholewkę, jak widzicie tą podeszwę. Ten taki dziwny splot to jest specjalny polimer, który wybija nas do przodu. Ja biegam już od roku w 4D, biegałem w poprzednim modelu w dwóch wersjach kolorystycznych, mam więc spore doświadczenie z tym butem. Wersja pierwsza była taka bardzo skarpetkowa, ta góra była totalnie mięciutka, gładko się uginała, właściwie wkładało się jak skarpetkę. Ta nowa wersja jest dużo bardziej stabilna, więc na pewno spodoba się wszystkim tym, którzy oczekują lepszego trzymania stopy. Adidas tradycyjnie ma dość wąskie kopyto, które świetnie sprawdza się przy długich, wąskich stopach. Mi zawsze znakomicie dopasuje. Natomiast but poprzedni właśnie sprawiał wrażenie nawet szerszego niż jest w rzeczywistości, ze względu na to, że ta wierzchnia cholewka była totalnie miękka. Tutaj nadal mamy miękkość pozwalającą na łatwe zginanie, ale już na przykład zapięte, który w poprzedniej edycji buta był bardzo miękki, tutaj jest troszeczkę bardziej sztywny. Jak spojrzycie, to zobaczycie, że on się nie wygina tak totalnie, tylko jest tutaj takie usztywnienie. Czyli główna zmiana polega na tym, że jest to but bardziej ustabilizowany. Nie zmieniło się natomiast to, że jest to bardzo mocno amortyzowany but, przede wszystkim na spokojne bieganie. Tak, tutaj jeżeli chodzi o zmiany w samej konstrukcji, w tym bucie, jeśli chodzi o podeszwę jako taką i całą tę jej strukturę, to co jest wydrukowane na drukarce 3D, to jest dokładnie takie samo, tak jak Marcin powiedział, jak było w poprzedniej edycji. Różnice mamy na podeszwie zewnętrznej. Pojawiła się tutaj nowa warstwa gumy. Jest to znana z innych modeli Adidasa warstwa gumy Continental. Jeśli chodzi o same zmiany w tym bucie, to co bardzo mi się podoba w podejściu Adidasa do tego modelu, to jest taka konsekwencja, która polega na tym, że w tym momencie mamy jeden model, który można zastosować dla dwóch typów biegaczy. Dla tych, którzy szukają właśnie tej dodatkowej stabilności, takiego trochę wsparcia, jeżeli chodzi o trzymanie stopy, jeżeli wolą takie buty troszeczkę
sztywniejsze pod względem wrażeń, jakie zapewniają podczas biegu, a z drugiej strony, jeżeli ktoś preferuje typowo miękkie, troszkę bardziej kapciowate właśnie wrażenia od cholewki, to wciąż może wybrać oczywiście ten model 40 Forward pierwszej generacji. Także to jest ciekawe podejście. Na co jeszcze uważam należy zwrócić uwagę, zwłaszcza w tej wersji kolorystycznej, te wszystkie elementy, trzy paski charakterystyczne i ten taki szary pasek są bardzo mocno odblaskowe. To rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, bo no, zbliża się jesień, zbliża się zima, dni będą coraz krótsze, coraz częściej będziemy biegać po ciemku. To są buty, które dzięki temu zwiększają nasze bezpieczeństwo, zwiększają naszą widoczność. Należą się za to duże brawa, za to, że o tym pomyślano, bo często jest to aspekt, o którym producenci zapominają. But jest bardzo uniwersalny. Ja biegam głównie w lesie, dlatego dla mnie ta fosforyzująca powłoka nie była do tej pory aż tak ważna. Natomiast część z Was podczas poprzedniego testu zwracała nam uwagę na to, że ta podeszwa dziwnie wygląda i że coś tam może wpadać, prawda? Mhm. Otóż ja biegam od roku, biegam w lesie, biegałem po śniegu, po lodzie, po błocie, po suchym i przez rok nic mi tam nie wpadło. Więc nie zmienia się to, że biegam w tym bucie przede wszystkim spokojne rozbiegania, głównie wtedy, gdy mam nogi, mięśnie totalnie zniszczone po zawodach. But jest bardzo mocno amortyzowany, natomiast absolutnie ta cholewka, jakby ta taka siateczkowata struktura nie jest tu problemem i właściwie nic tam nie wpada, nawet piasek, nie wspominając o jakichś kamieniach czy gałązkach. Więc ten problem, mimo że wydawał się, że może zaistnieć, nie zaistniał. Tak, nie ma tutaj zagrożenia. Ja też przyznaję, bo też mam buta pierwszej generacji i sporo kilometrów już w nim zrobiłem. Przyznaję, że nawet biegając na takich trasach szutrowych, mi się często zdarzają takie, nie są to typowo leśne ścieżki, ale takie szutrowe z małymi kamiczkami. Tutaj nic mi jeszcze nie utknęło, nigdy nie zdarzyło się coś takiego, że wpadł jakiś kamień i trzeba było się zatrzymywać, żeby go wyciągać. Co też mnie bardzo zaskoczyło, bo też miałem takie obawy, że to może być problematyczne. Jakoś jest ta struktura tak zabezpieczona, może na tyle małe są te otwory, albo w jakiś taki sposób one pracują, że po prostu tam się nie dostaje nic do środka, więc to też jest fajnie przemyślane. A propos wyglądu, mam jeszcze taką anegdotkę. Dosłownie dwa dni temu biegałem właśnie w 4D w lesie i mam tam takich znajomych państwa, którzy wiadomo, wyprowadzają pieski, zatrzymają się na krótką pogawędkę, żeby pogłaskać pieska i oni tak spojrzeli na te moje buty i mówią, ale ma pan buty. Także to robi wrażenie i ta podeszwa, no, jeżeli ktoś poza tymi walorami amortyzacji chciałby się wyróżnić z tłumu, no to 4D Forward na pewno jest butem, który jest po to. I właśnie jeśli chodzi o przeznaczenie tego buta, to tutaj jeszcze warto kilka słów dodać, bo z jednej strony Marcin mówi o bieganiu w nich długich rozbiegań, spokojnych biegów, ze względu na te właśnie właściwości amortyzujące, na komfort ogólnie, jaki ten but zapewnia. Tu pełna zgoda, dlatego jest to świetny wybór dla osób początkujących. Ale to jest też bardzo ciekawy wybór dla ludzi, którzy właśnie lubią obcować z nowymi technologiami, z nowymi rozwiązaniami. Dlatego, że mówimy o modelu, którego podeszwa jest wydrukowana na drukarce 3D. Co to daje? W praktyce ciekawostką jest to, że mieliśmy okazję rozmawiać się z osobami, które pracowały przy konstrukcji tego buta. Ciekawostką jest to, że podczas tworzenia pracy nad tym butem opracowano około 200 prototypów buta, żeby sprawdzić, jak on pracuje, a było to możliwe dzięki temu, że po prostu but jest drukowany w technologii 3D. W przyszłości być może będzie to pozwalało na tworzenie butów dopasowanych do potrzeb indywidualnych czy do indywidualnych oczekiwań każdego biegacza. Nie będziemy musieli być zawodnikiem z poziomu elit, żeby mieć but, który będzie pasował pod nasze preferencje, bo ta technologia, jeżeli zostanie mocno rozwinięta, może dać takie możliwości. Ale to już wchodzimy w futurystykę. Natomiast tę futurystykę już dzisiaj niejako na rynek biegowy właśnie Adidas wprowadził, prezentując 4D Forward. Jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, wszystkie firmy technologiczne idą w stronę ekologii. Duża część
podeszwy oraz tej cholewki jest wyprodukowana z recyklingowanego plastiku, więc Adidas idzie tutaj w stronę wykorzystania technologii, które już kiedyś zostały użyte, właściwie materiałów, które już zostały użyte. A poza tym, że jak mówisz, Kuba, że to są buty dla tych, którzy lubią nowe technologie, to ja jeszcze dodam, że to są też buty dla tych, którzy czasami po prostu lubią wygodnie chodzić. Ja w tym roku miałem okazję być w Finlandii na Mistrzostwach Świata Mastersów. Leciałem z bagażem podręcznym, nie mogłem zabrać zbyt wielu butów, także zabrałem 4D Forward. Służyły mi jako buty do rozbiegań, a także do chodzenia i schodziłem w nich pół Finlandii. Nie zawiodły. I to jest doskonała, myślę, rekomendacja dla tego modelu. Wygodne na co dzień, fantastycznie sprawdzają się jako buty do chodzenia. Również jako buty biegowe, oczywiście przecież to jest but biegowy, tak? Więc ta wygoda jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli szukacie takiego buta, to zdecydowanie jest to model, który warto wziąć pod uwagę. Jedna uwaga, która jest dla niektórych może być wadą, to, że nie jest to najlżejszy but. To trzeba powiedzieć, że tę uwagę się trochę czuje. Natomiast to jest jakby konsekwencja po prostu tej konstrukcji, tak, która została tutaj opracowana. Znów zapytałem o to jednego z inżynierów Adidasa, czy to nie przeszkadza. Biorąc pod uwagę efekt, jaki zapewnia ten but, jeżeli chodzi o pracę, o ten ruch do przodu, bo stąd nazwa 4D Forward, czwarty wymiar, czyli tego ruchu do przodu, podczas szybkiego biegu, ten efekt jest jakby na tyle odczuwalny, że on niweluje tę dodatkową wagę. I to czuje się zwłaszcza, kiedy biegamy szybciej. Tutaj warto powiedzieć, że chociaż jest to but raczej z przeznaczeniem dla osób początkujących na spokojne bieganie, to w moim odczuciu on najwięcej daje z siebie, jeżeli chcemy poczuć te właściwości tego buta, kiedy biegamy szybko, albo kiedy ty wspominałeś chyba o bieganiu na podbiegach, tak w przypadku pierwszej edycji, tak. Że wtedy rzeczywiście czuje się ten dodatkowy sprężynkę do przodu. Tak. Warto to spróbować. Adidas opowiadał o tym, że jest to polimer wybrany z iluś tysięcy polimerów, prawda? I on ma najlepsze właściwości. Ja dodam jeszcze od siebie, że przebiegłem w tym bucie pierwszej generacji ponad 1000 km i on totalnie nie zmienił struktury. But wygląda właściwie cały czas tak samo, jakby niemal wyjęty z pudełka, pomijając lekkie zabrudzenia. Więc wygląda na to, że ten polimer to jest coś, co wytrwa tysiące kilometrów. Przyczepność to jest jeszcze element, który myślę, że warto powiedzieć, bo biegaliśmy w różnych warunkach w tym bucie. Wydaje mi się, że ta nowa podeszwa, nowa guma dodatkowo jeszcze wspomaga, jeżeli pod tym kątem ten model, to znaczy naprawdę jest przyczepnie, biega się w tym bucie bardzo pewnie. Ja, jeżeli miałbym wyróżnić główną cechę butów Adidasa, to jest to doskonała przyczepność, prawdopodobnie dzięki współpracy z Continentalem. Mam tu mnóstwo anegdotek z biegów, gdzie zdarzało mi się wpadać z jakąś prędkością rzędu 3 minuty na kilometr, zakręt 90 stopni, widzieć gdzieś tam piaseczek i myślę, o nie, kolano do rekonstrukcji. Ale nie, Adidas, biegam na przykład w Adiosach Pro 2 i tam jest totalnie płaski bieżnik, a mimo to na asfalcie na pełnej prędkości trzyma się jak doczepiony. Tutaj mamy te takie lekkie zadziory. U mnie w lesie zimą warunki bywają bardzo ciężkie, jest jakiś właśnie taki lód, zamarznięte błotko. No i zakładałem te buty, nie miałem problemu. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. Adidas 4D Forward, but treningowy, z możliwościami, myślę, do biegania też szybkiego, zwłaszcza dla osób początkujących. To znaczy, jeżeli ktoś z Was szuka buta wszechstronnego, na bardzo szerokie zastosowania i nie potrzebuje mieć oddzielnej pary na starty, oddzielnej pary na bieganie codzienne, jeszcze oddzielnej pary na sporadyczne chodzenie, zwłaszcza wtedy, kiedy wyjeżdżamy na przykład do Finlandii i możemy zabrać mało bagażu, to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawa propozycja. A teraz bonus, bo wspominam o tym, że biegam w butach pierwszej generacji. Mam w tej chwili na nodze model, który ma właśnie ponad 1000 km, więc gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda przede wszystkim podeszwa tego modelu, więc to jest 4D Forward po przebiegnięciu 1000 km. Co prawda w lesie, no ale liczby robią swoje. Ta podeszwa wygląda w zasadzie tak, jak po wyjęciu z pudełka. No i z boku pokaż również, jak wygląda struktura podeszwy, bo ona także prezentuje się w zasadzie jak nowa. Z boku ten but oczywiście jest lekko przybrudzony, bo biegam
w kurzu, w pyle, używany, w błocie i tak dalej. Tak, porównajcie sobie te kolorki, on na początku był tak biały, teraz jest poszarzały, ale jak widzicie, ta struktura totalnie się nie zmieniła po przebiegnięciu 1000 km. Biegam w nich rok, we wszystkich możliwych warunkach pogodowych ten giętki bucik wygląda tak, jak wyglądał na początku. Mamy trwałość, mamy nowe technologie, mamy ciekawe rozwiązania i tak właśnie prezentuje się Adidas 4D Forward. Wielkie dzięki. Buty Adidas 4D Forward testowali dla Was Marcin Nagórek oraz Kuba Karasek, redakcja magazyn Bieganie.pl. Do zobaczenia przy okazji kolejnych recenzji. Dziękujemy.